Zachowek jest zobowiązaniem spadkobiercy testamentowego do zapłacenia określonej kwoty na rzecz pozostałych bliskich krewnych spadkodawcy, którzy zostali w testamencie pominięci. Chodzi tu o członków najbliższej rodziny spadkodawcy, którzy dziedziczyliby po spadkodawcy, gdyby ten nie sporządził testamentu. Obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek stanowi dług spadkowy. Wysokość zachowku wynosi pół lub 2/3 udziału spadkowego, który przypadałby uprawnionemu, gdyby doszło do dziedziczenia ustawowego zamiast testamentowego. W przypadku, gdyby uprawniony do zachowku nie mógł otrzymać pełnej kwoty zachowku bezpośrednio od spadkobiercy, może on żądać uzupełnienia zachowku od osoby, która otrzymała zapis windykacyjny, a w następnej kolejności od osoby, która otrzymała darowiznę, o ile zapis windykacyjny i darowizna były doliczone do spadku. Dowiedz się więcej w materiale płatnym na www.prawomocni.pl.